Rozwód Cichopków zostanie unieważniony? Marcin Hakiel przerywa milczenie. Marcin Hakiel i Kasia Cichopek uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim showbiznesie. Szokiem dla fanów było ich rozstanie oraz jego domniemany powód. Teraz w mediach szumi o tym, że ich rozwód może zostać unieważniony. Tancerz skomentował te doniesienia. Szykuje się niespodziewany zwrot akcji? Związek Kasi Cichopek i Marcina Hakiela. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel spędzili razem niemal dwie dekady życia. Ich historia rozpoczęła się na planie programu Taniec z Gwiazdami. Na początku ubiegłego roku podjęli decyzję o zakończeniu swojego długotrwałego związku, a wkrótce potem przeszli przez proces rozwodu. Okazało się, że Kasia zaczęła romans z Maciejem Kurzajewskim. Informację tę ujawniła Paulina Smaszcz, gdy stało się jasne, że dotyczyło to byłego męża Pauliny. Była partnerka prosiła od jakiegoś czasu o więcej wolności, przestrzeni. Ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię, mówił Hakiel w wywiadzie dla Miasta Kobiet. Jak teraz wygląda życie Cichopek i Hakiela? Po medialnym rozwodzie pary, Katarzyna Cichopek związała się z popularnym dziennikarzem Maciejem Kurzajewskim. Planują stworzyć razem wspólne gniazdko, w którym zamieszkają razem z dziećmi aktorki, a także młodszym synem Macieja. Najważniejsze jest to, że w finale, to będzie miejsce, w którym każda z osób, które są nam bliskie, będą czuć się dobrze, i my, i dzieci Kasi, i moi synowie. Chociaż mój starszy syn ma swoje miejsce na ziemi ze swoją rodziną, ale jestem przekonany, że odwiedzając nas też będzie czuł się dobrze w tym domu. Będzie miejsce dla mojego młodszego syna, który jeszcze przez kilka miesięcy jest w Holandii, ale kiedy wróci będzie zachwycony tym efektem, mówił Kurzajewski dla Jastrząb Post. Okazuje się, że natomiast Marcin Hakiel ma obecnie partnerkę o imieniu Dominika. Ich związek trwa od września, jednak na początku relacji para trzymała się z dala od mediów. Ostatnio jednak coraz częściej występują razem na różnych wydarzeniach, a także publikują wspólne zdjęcia. Interesujące jest to, że jedno z tych zdjęć opatrzono sugestywnym podpisem Mar Marsh Smith. Po raz pierwszy publicznie pokazali się na gali Business Power, a od tego momentu regularnie dzielą się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Hakiel o unieważnieniu rozwodu z Cichopek. Ostatnio pojawiła się informacja, że decyzje dotyczące rozwodów mogą być uznane za nieważne w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego. Dotyczy to spraw niezakończonych przed 3 lipca 2021 roku oraz tych wszczętych od 3 lipca 2021 roku do 14 kwietnia 2023 roku. W przypadku, gdy jednego sędziego i dwóch ławników rozpatrywało daną sprawę, wydane wyroki mogą być zakwestionowane. Warto zauważyć, że w tym okresie w polskim showbiznesie miało miejsce kilka rozwodów. Marcin Hakiel odpowiedział na pytanie w wywiadzie, czy boi się o unieważnienie rozwodu z Katarzyną Cichopek. Wyjaśnił, że dopóki ani on, ani jego była żona nie złożą wniosku o unieważnienie, to wszystko zostanie tak jak było. Dopiero jak któraś z naszych stron złoży coś takiego przez swojego radcę, to wtedy będę mógł się jakoś wypowiedzieć, bo tak to właściwie się nic nie zmienia. Nie mam kompetencji, żeby rozmawiać o tym, czy to jest dobra decyzja Sądu Najwyższego, czy nie. Jeśli nikt nic nie złoży, to żyjemy w tym statusie quo, który mamy teraz, mówił Marcin w rozmowie z Pudelkiem.